Siemaneczko, zobaczcie jak pięknie mi zakwitł kunkwacik. Drzewko kunkwatu szczepione na pniu. Pieniek taki no spory, no nie wiem, ze 3 cm może średnicy. Zobaczcie, metr wysokości pnia. I zobaczcie, takie drzewko kunkwatu jest całe obsypane kwiatkami. Pełno kwiatków, a zapach to jest nieziemski. Zobaczcie, pszczółki sobie fajnie radzą. Motyl przed chwilą był, właśnie odleciał. Jak zacząłem nagrywać, to odleciał motyl. Ale pszczół to jest mnóstwo. Widać, jak pszczółki się bawią. Każdy wie, jak, co pszczółki robią, nie? Tylko nie chcę brzydko mówić. Z kwiatkami, nie? Zobaczcie, no cudownie. Obsypany kwiatkami. Kunkwacik cudownie. Obok daktylowiec niski. Super, co? Kunkwat to jest kunkwat. Mam 3 odmiany kunkwatu. Znaczy na pewno 2. Nie wiem, czy to jest inna odmiana od tych, które mam, bo ja mam 2 wcześniej kupione, szczepione, takie mniejsze, ale się ładnie już rozwinęły, a to jest właśnie inna odmiana kunkwatu i ten właśnie pięknie teraz kwitnie. On zaczął jako ostatni kwitnąć, wcześniej kwitł jeden wcześniejszy z tamtych 2. Później kolejny z tamtych 2, a teraz ten dopiero zakwitł. Idę zobaczyć, może tam jeszcze kwitnie coś. Więc idziemy do tamtych. A jeszcze jedno, zobaczcie ile płatków tych kwiatków kunkwata opadło na ziemię. Ile tutaj ich jest mnóstwo przy tym pniu. Zarąbiście, co? Dobra, lecimy do tamtych kunkwatów. No i tu są pozostałe moje kunkwaty. Jednak nie przestały kwitnąć. Kolejny raz kwitnął. Oto jest ten kunkwat właśnie innej odmiany. On tu ma jeszcze owoce z tamtego roku. Te dojrzałe to są z tamtego roku. W sumie jeden, ten dojrzały, co jest po lewej, to jest z tamtego roku. Nie wiem, czy wyostrzy. To jest z tamtego roku. A te takie większe, zielone, są z tamtego roku, ale z jesieni, albo z wiosny tego roku, bo już nie pamiętam. No ten to raczej jest z wiosny tego roku i te mniejsze to są z wiosny z tego roku. Tu trochę tych owoców jest w tym kukwacie. No i kolejny raz kwitnie. No kurde, ja już nie mogę się doczekać w przyszłym roku, ile będę miał owoców tych cytrusów, bo widzę, że ich będzie naprawdę mnóstwo. No on jest też szczepiony na takim dość dużym pieńku. Ten ma pieniek chyba ze 4 cm średnicy. Nie wiem, czy to jest gdzieś nazwa tego kunkwatu. Nie podam wam chyba teraz. No wysokość całego kunkwatu jest jakiegoś, nie wiem, z 80 cm do tych listków, więc to nie jest jakieś duże drzewko, bo to bardziej na krzew było robione. Ale ilość kwiatów i owoców jest nieziemska. A tu jest kolejny kunkwacik. Muszę się dobrać z niego. Następna odmiana. I to właśnie ta odmiana to chyba jest ta sama, którą mam tam. To dużo, to też jest jakieś 4 cm średnicy ma ten pień. Zobaczcie, jak kurczę, pięknie gruby, duży i zaczyna kwitnąć kolejny raz. Był wzrost w tym roku jeden, teraz jest kolejny wzrost w tym roku i od razu kwitnie. 2 lata temu mi go spaliło, bo zapaliło mi się w tunelu foliowym, tak jak mówiłem, i był spalony właśnie ta część, o ta z przodu, co teraz jest. Ona była swajczona tutaj, dlatego tu nie ma gałązek, ale już wszystko się ładnie zagoiło, zarosło i rośnie dalej, więc kunkwat jest piękny. No i cudownie właśnie puszcza nowe pędy i pełno kwiatów. A to jest z którego? No właśnie z niego, ze spalonego, więc też tutaj już rozwinął trochę tych kwiatków. Ta strona nie puszcza kwiatków. Z przodu mam kalamondynę, ale to kalamondyna innym razem. Dzisiaj mamy o kunkwatach. O kunkwatach, sorry. Gdzieś były te plakietki z tych kunkwatów i tam gdzieś na pewno są, znajdę odmiany. Bo odmian kunkwatów jest też kilka. Tutaj właśnie, o, pięknie się rozgałęzia. Stwierdzam, że za gęsto posadziłem tutaj te cytrusy. Kunkwaty koło siebie, limonka też blisko.
I ten kalamondyn też tak samo, jest wszystko za blisko. Będę musiał w przyszłym roku na wiosnę to trochę oddzielić. Na zimę tak zostaje, żeby nie niszczyć korzeni. Będę chciał to bardziej z dala obkopać i spróbować to jakoś rozsadzić, przerzedzić. I tak samo tamte cytrusy, co posadziłem w tym roku, to stwierdzam, że jednak za gęsto. Cytrusy widzę, co są bardzo, bardzo mocno pochłaniające obszar, więc kurczę, no trzeba sadzić je dość w dużych odstępach, nie? No chyba, że ktoś naprawdę będzie przycinał mocno, chociaż ja i tak przycinam. Staram się je ukorzeniać od razu albo szczepić. Głównie to wolę szczepić. Widzę, że szczepione cytrusy są lepsze, więc na tryfiliacie je szczepię. I powiem wam, że w gruncie cytrusy polecam. Ktoś chce mieć swoje, szczególnie niektóre odmiany u nas bez problemu. Widzę, w gruncie dają radę, rosną. I o, jest nawet jedna plakietka, zaraz się zniszczy. To jest Onika kunkwat. I to właśnie jest o do tego kunkwata. Ja muszę, kurczę, to jest na pewno to Onika, ten mniejszy. Muszę zrobić zdjęcie. Zaraz to zrobię, jak się z wami tutaj zakończę nagrywać. Zrobię zdjęcie, żeby później pamiętać, który to jest który. Bo później, kurczę, nie będę wiedział. No. Dobra. To tyle o kunkwatach. Do następnego. Cześć. Pięknie kwitnie. Pięknie. Wszystkie trzy. Na razie. A, jeszcze jedno, jak tam się podoba, to mile widziana subskrypcja. Dawajcie łapki w górę. No i w komentarzach pytajcie o sadzonki i ogólnie o co chcecie. Na razie.